Uprawiamy pod kukurydzę. Dzisiaj Kuba uprawia, a ja będę jechał siać. Nagram tutaj troszeczkę z telefonu. Jadę sobie po polu. Się, co? To jest długie pole. 6,5 hektara, ja tak liczę, 3-3,5 godziny mu zejdzie. Bo jeszcze kamyczki zbiera większe, to 3,5 godziny pewnie. Jedzie. A tutaj wam pokażę, nawóz leży jeszcze. A tutaj jedzie Kuba. Zamknę drzwi. Będzie się kurzyć. No, ładnie uprawione będzie, spluchnione, kukurydza będzie głęboko wchodzić, z 6-7 cm myślę lekko siać w tym piachu, więc będzie gicio.
Dobra, lecę. Ostatnie pole. Na tym polu jeszcze 3 hektary i będzie. A się kurzy, co? Kuba jeździ dalej. Ja zrobiłem 2 hektary, dwóch kawałkach w sumie. Takie mniejsze pola. Jak przyjechałem z siewów. Kuba miał iść na grilla. Ale jeździ dalej, ja idę oprzątać. A za chwilę mamy 22. Ale co, dzisiaj jeszcze zrobimy to pole. Jutro święto, 3 maja. Będzie można odsapnąć sobie po dzisiejszych wojażach. Od 7 rano czwórka na chodzie. No do tej 23 pewnie pochodzi sobie. 23? Nawet może trochę dłużej. No. Wróciłem z oprzątku. Godzina 23:02. Jakieś no pół godzinki roboty jeszcze. Takie dobre pół godzinki. 30-35 minut tak na moje oko. Ciekawe, czy Kuba będzie chciał zrobić przesiadkę, czy nie. Jedne LEDy u góry nie działają, bo włącznik się mi popsuł. A tamte najlepszą robotę naprzód robiły, kurczę, ale włącznik coś zaszwankował, trzeba będzie włącznik wymienić. No to są takie wszystkie tańsze włączniki tam za 5 zł, no to a i tak długo pochodził, parę lat trzymał. I tak to wygląda. Kurczę, jebać się chce. Na nogach od rana. I tak to wygląda. I olwańty robimy. 23:35 u wrocia. Zaczynamy z jednej strony, z drugiej. Będą jeszcze, było jeszcze parę kamieni. Trochę się przeciągnęło. Praktycznie ile tutaj? 10 minut i po robocie. To do kolejnego odcinka. Na razie, cześć. Siejemy kukurydzę. Ja mam dwie przyczepy i Bodzio ma dwie przyczepy.